Cześć, tutaj Leszek. Witajcie na moim kanale, dziwnym kanale, który ma równie nietypową swoją genezę, bo tak naprawdę zaczynałem od kręcenia tras i od tak naprawdę robienia takich filmów typu Tasiemiec, 1,5 godziny jazdy z odcinka A do B z niepokojącą narracją. I chciałem wam powiedzieć, jaki jestem głupi. Zawsze przed sformatowaniem jakiejś karty sprawdzam, co jest na niej i czy oby na pewno zostało to wykorzystane, tak żeby nie zrobić sobie małego kuku. No i właśnie przeglądam ten kawałek plastiku i patrzę, kurde, trasa z czerwca, niepublikowana, na pokładzie Talismana, kiedy to jeszcze miało 12 000 przebiegu i kiedy jeszcze był przed dzwonem. Postanowiłem, że nie mogę przegapić takiej okazji, stąd zapraszam was na dosyć nietypowe wideo, które trwa niezbyt długo, 35 minut zaledwie, w porównaniu z innymi, które kręciłem w przeszłości, które miały nawet po 1,5 godziny, to jest nic i nawet niektórzy puryści mogą być rozczarowani z tego powodu, ale nie przedłużam i zachęcam po prostu do obejrzenia tego nietypowego wideo. Jest szczere pole, a raczej szczery las. Na zatoczce Talisman. Pora na długo wyczekiwaną trasę Talismanem z północy na południe. Zapraszam. Oczywiście was wkręcałem. Ciekawe, ile osób pomyślało, że samochód jednak zepsuł się. Jest 12 000 przebiegu. Nic się nie dzieje. Oprócz tej cholernej rolety, która trzaskała, która została wymieniona. Oprócz także zagłówka pasażera, który wydawał dziwne dźwięki, ale zostały wymienione prowadnice i jest cisza w samochodzie. To takie dziwne rzeczy, takie właśnie często, można by powiedzieć, francuskie niedoróbki. Z czegoś ta niska cena wynika. Właśnie z tego, że często oszczędza się na przykład na kontroli jakości. Taka trasa to też jest dobry moment, dobra chwila, żeby odpowiedzieć wam na różnego rodzaju pytania dotyczące Talismana, najczęściej w kontekście tej elektroniki, która w Polsce i nie tylko w Polsce przez fanów motoryzacji jest zazwyczaj postrzegana w dosyć pejoratywny sposób, ponieważ mówi się, że stajemy się powoli niewolnikami samochodów, że elektronika ogłupia nas, oducza od ruchów bezwarunkowych itd. I zgodzę się z tym, że elektronika może odbierać radość z jazdy, ale czym innym jest upajanie się motoryzacją, a czym innym jest praca. Jeżeli ten samochód służyłby mi wyłącznie do czerpania przyjemności z jazdy, to na pewno nie byłby to Talisman. Talisman nie jest samochodem, który pomaga się rozkoszować, nie wiem, sportowymi wrażeniami z jazdy, niezwykle bezpośrednim układem kierowniczym, klasycznymi liniami itd. Jeżeli bym szukał samochodu tylko takiego, który dawałby mi niesamowitą możliwość celebrowania motoryzacji, zdecydowałbym się na Fiata 125B albo Poloneza Caro z 91 roku. W sytuacji, kiedy kupuję samochód z myślą o pracy i o przemierzaniu kilku tysięcy kilometrów każdego miesiąca, to wybieram taki samochód, który w dużej mierze też ma możliwość mnie wyręczyć. Taki samochód, który pozwoli mi dotrzeć na drugi koniec Polski, na spotkanie w dobrej formie. Jako człowiek zrelaksowany po prostu. I moim zdaniem, jeżeli tak jak teraz wjeżdżam na autostradę i mam do przejechania longiem 300 km, to porzucam już kwestię tego, czy większą radość dawałoby mi zmienienie biegów w sposób manualny, czy większą radość dawałoby mi analogowe operowanie prędkością, a nie za pośrednictwem adaptacyjnego tempomatu. Na tak długiej i monotonnej trasie ja nie szukam wrażeń. Ja chcę po prostu dotrzeć na miejsce, zrobić to bezpiecznie, a przy tej okazji w sposób taki, który sprawi, że nie wyjdę z tego samochodu blady i wypruty z sił do szpiku kości. Z tego względu też zdecydowałem się na samochód, który jest komfortowy, w sensie takim, że jest zarówno komfortowo zestrojony, jak i również komfortowo wyposażony, który posiada wygodne fotele, samochód, który posiada systemy asystujące na takich drogach jak te, mam tutaj na myśli choćby adaptacyjny tempomat, który naprawdę na trasie moim zdaniem jest fajnym rozwiązaniem. I jeżeli ktoś krytykuje adaptacyjny tempomat, to ja w pierwszej chwili zadałbym pytanie, czy testowałeś, czy próbowałeś tego typu rozwiązania. Mnie początkowo też trudno było się przekonać do tego typu gadżetów, ale pokonując chociażby tym samochodem 12 tysięcy kilometrów, głównie po drogach takich jak te, doceniam to rozwiązanie i naprawdę wychodzę z założenia, że jestem bardziej zrelaksowany zakupem. Ale mówiąc bardziej zrelaksowany, nie chcę powiedzieć, że mniej czujny. Albo że uważam, że część odpowiedzialności spada ze mnie jako kierowcy, ponieważ mam elektroniczne gadżety i nie wychodzę z założenia, że one zawsze zadziałają. Nie. Czytając instrukcję obsługi, zwłaszcza, wiem, że taki adaptacyjny tempomat ma prawo nie zadziałać, ma prawo nie zauważyć samochodu, który znajduje się przed nami, ma prawo nie wznowić swojego działania po jakiejś nieprzewidzianej sytuacji na autostradzie choćby i tak dalej, i tak dalej. Noga przez cały czas jest gdzieś w pogotowiu, ale nie muszę się spinać przez cały czas, nie muszę pilnować zadanej prędkości, limitów prędkości itd., itd. Ustawiam w tej sytuacji 150 km na godzinę. Dlaczego 150, a nie 140? Ponieważ mierzyłem według GPS-u 150 km na godzinę na tempomacie stanowi 141 prędkości rzeczywistej. Każdy samochód będzie przekłamywać, jeden bardziej, drugi mniej. Teraz możecie zauważyć, wyjechał mi samochód i automatycznie zmieniła się prędkość. Jak tylko zniknął, to samochód zaczął ponownie przyspieszać. Czasem nie robi tego zbyt spontanicznie, co jest akurat wadą tego rozwiązania, ale w innych samochodach zazwyczaj też tak jest, że adaptacyjne tempomaty nie mają tendencji do tego, żeby jakoś bardzo agresywnie powracać z powrotem do zadanej prędkości. Tak więc adaptacja to jest jedno. Druga rzecz, którą doceniłem z czasem, to jest asystent pasa ruchu, który ma być nie tylko bajerem, ale przede wszystkim chronić kierowcę w sytuacji, kiedy zdarzyłoby mu się zasnąć. Teraz zmieniam pas bez kierunkowskazu, czyli zasymulowałem tak jakby niezamierzoną zmianę pasa ruchu. Pojawia się taki dźwięk, który myślę, że jest w stanie mnie ocucić. Trzecia rzecz, ktoś by mógł powiedzieć bajer, to jest asystent martwego pola. Taki mały test zrobimy. Nie zmieniłem teraz pasa ruchu i samochód automatycznie dostosował prędkość do tego, co jest przed nami. Zmieniam pas ruchu i samochód przyspiesza. Tak jak Wam mówię, to nie jest jakaś mega zdecydowana reakcja na zmieniające się warunki drogowe przed samochodem, ale raczej jest dobrze. Dzięki temu naprawdę jestem w stanie przejechać 300 km bez dotykania gazu i hamulca. To ma wpływ na to, w jakiej formie po całym dniu jazdy wraca się do domu, moim zdaniem. Z martwym polem jest tak, że oczywiście tego typu system również może być omylny, ale zazwyczaj się nie myli. Jeżeli znajduje się jakiś samochód w martwej strefie, pojawia się specjalna LEDa, tak jak przed chwilą widzieliście, specjalna dioda, która informuje o tym, że coś znajduje się właśnie w tej niewidocznej strefie. I najczęściej do martwego pola wpadają motocykliści albo niewielkie pojazdy, które łatwo jest przeoczyć i niejednokrotnie już widziałem taką sytuację, że właśnie świeci się kontrolka, ja zaglądam w lusterko, ale mówię, o co chodzi, przecież tam nic nie ma. I po ułamku sekundy dopiero motocyklista na przykład się pojawia i wydaje mi się, że z tego względu, tym bardziej, że w Renault tego typu opcje nie kosztują naprawdę zbyt wiele, warto jest uzbrajać się w takie dodatkowe systemy asystujące, nie zwalniające z odpowiedzialności, nie zwalniające z uwagi i koncentracji na drodze, ale skutecznie ułatwiające prowadzenie na co dzień. Nie inwestuj w tego typu bajery, jeżeli masz zamiar rocznie przejeżdżać 5 czy 10 tysięcy kilometrów, ale jeżeli jeździsz naprawdę intensywnie i sporo przebywasz na trasie, to myślę, że warto, że to są takie rozwiązania, które naprawdę po przetestowaniu można docenić, nawet pomimo sceptycznego podejścia na początku, tak jak miało to miejsce w mojej sytuacji. Naprawdę, pokonując trasę po Polsce, zapominam o tym, że lubię motoryzację. Wynika to po prostu ze zmęczenia. I jeżeli coś może mi umilić podróżowanie, zdjąć ze mnie nieco czynności i obowiązków, to ja jestem otwarty na tego typu propozycje. Dlatego też nie uważam, że systemem dla idiotów jest chociażby czujnik zmierzchu, który odpowiada za przełączanie się świateł. Można chociażby zauważyć, co się dzieje, jak nie ma się czujnika zmierzchu, a jedzie się na światłach dziennych. Każdy chyba w mieście, i to nieraz, spotkał sytuację, kiedy ktoś na dziennych jechał w środku nocy, bo nie zauważył, bo zapomniał. Zwłaszcza mam tutaj na myśli te samochody, które podświetlaną mają deskę rozdzielczą przez cały czas. Więc ktoś wsiada sobie do samochodu, przekręca kluczyk, zapalają mu się dzienne, zapala mu się deska rozdzielcza, a nie wie o tym, że to są tak naprawdę dzienne, a nie mijania, i że z tyłu nie ma absolutnie żadnych świateł pozycyjnych. Nie wiem dlaczego, ale zazwyczaj spotykam się z taką sytuacją, kiedy mamy do czynienia z Toyotą. Nie wiem, chyba w Toyocie musi być takie rozwiązanie, że deska rozdzielcza właśnie jest podświetlana przez cały czas, bo niezwykle często spotykam Toyoty, które podróżują w nocy na światłach dziennych. Wtedy zazwyczaj też staram się dawać znak takiemu kierowcy, bo naprawdę może się to skończyć różnie, no. Wiem, że to jest teren zabudowany i są latarnie, no ale jak ktoś jedzie bez włączonych świateł z tyłu, no to trochę słabo. W Talismanie, właśnie a propos, kiedyś nagrywałem film z pytaniem, jak to jest możliwe, że nie uruchamiają się światła mijania w sytuacji, kiedy uruchamiają się wycieraczki w tym aucie. Na co słusznie jeden z Was, przepraszam, nie pamiętam imienia, zwrócił mi uwagę, że tylne światła LEDowe pozycyjne w Talismanie świecą się przez cały czas, bez względu na to, czy to są dzienne, czy mijania. Przez to, nawet jeżeli pada deszcz, to nie włączają się światła mijania, więc widocznie z tego wynikałoby, że samochód jest zahomologowany w taki sposób, że w takiej konfiguracji może podróżować w warunkach deszczowych. Nie wiem, musiałbym to sprawdzić, zrobić, jak to się mówi ładnie, research. Ale jeżeli to w taki sposób funkcjonuje, to myślę, że jest to zrobione w taki sposób, żeby było dobrze i bezpiecznie. Chyba. W każdym razie ta zagadka akurat została rozwiązana. Mocno się zdziwiłem właśnie, jak zauważyłem, że faktycznie te światła z tyłu się świecą przez całą dobę. No w sumie jest to LED, więc nie szkoda człowiekowi, bo nie zużywa to nie wiadomo jakiej ilości energii. Pewnie szybciej umrą te paski LEDowe, ale myślę, że ja wtedy już nie będę właścicielem tego samochodu. Niestety, niestety. Ciekaw jestem, ile będzie miał finalnie przebiegu, bo po ostatnim miesiącu, kiedy to nagle mi przybyło 6000 przebiegu, nie, po półtorej miesiąca, tak, to jeżeli ten trend by się utrzymał, to myślę, że wyjdzie w pierwszym roku eksploatacji więcej niż 40 000 przebiegu. Tego trochę się boję i jeżeli faktycznie te kilometry zaczną mi drastycznie wzrastać, to będę musiał zastanowić się nad rekalkulacją po prostu leasingu albo nad jego skróceniem. Nie wiem, opcji jest kilka w takiej sytuacji. Ale trzeba o tym myśleć zawczasu, a nie przed oddaniem samochodu, bo jeżeli przekroczycie zadeklarowany przebieg całkowity na koniec kontraktu, to wówczas pojawi się dopłata liczona zazwyczaj od kilometra, czyli na przykład 15 groszy od kilometra razy powiedzmy 10 000. No to już się robi kwota na koniec i dlatego trzeba pamiętać o tym, żeby zawczasu ewentualnie modyfikować plany i deklarowane przebiegi. Te trasy, o których ostatnio Wam mówiłem, a których nie kręciłem, To one miały miejsce na samym początku czerwca, kiedy to objeżdżałem Gdańsk, Toruń, Bydgoszcz, Poznań, Wrocław, Katowice, Cieszyn. No, abstrakcyjna ilość miast. Niestety musiałem to zrobić ze względu na sytuację w mojej firmie i dosyć dynamiczne zmiany i dosyć dynamicznie zmieniające się priorytety podczas tak dziwnego sezonu, który rozpoczął się z dosyć sporym opóźnieniem, i przez to mam do zrobienia tyle samo rzeczy, ale w niemalże dwukrotnie krótszym czasie. Przez to, że przez dwa miesiące nie było pogody, to co było zaplanowane na pół roku muszę de facto wykonać w 4 miesiące. Więc to jest akurat moim zdaniem mega słabe. No i jedziemy, już jest zmrok, prawie że. Samochód jeszcze nie zdecydował się na to, żeby uruchomić światła mijania. Wiem jedynie tyle, że właśnie świecą się z tyłu światła pozycyjne, z przodu są te wąsy dzienne o dosyć sporej powierzchni świecenia. Że samochód na pewno jest dobrze widzialny, tak? To o to się absolutnie nie kłócę. A że rzadko podróżuję o tej porze, bo albo jeżdżę w środku dnia, albo jeżdżę w nocy, zazwyczaj jeżdżę w nocy, staram się jeździć w nocy, no to jeszcze chyba nigdy nie miałem do czynienia z taką sytuacją właśnie, że w trakcie jazdy samochód będzie przełączać się pomiędzy trybem dziennym a nocnym. Nie wiedzieć dlaczego tak, ale jeszcze nie miałem okazji obserwować właśnie tego zjawiska. Wiem, że dziwnie to brzmi, ale naprawdę nie wiem dlaczego jeżdżę albo w środku dnia, albo tylko w nocy. Jakoś zawsze tak to wychodzi. To jest taka też bardzo nietypowa pora w ogóle, jak na mnie i jak na jazdę samochodem. Ale niemniej dzisiaj zaczyna się długi weekend, bo jest środa, jutro jest czwartek. Przepraszam za ignorancję, ale nawet nie wiem, jakie jutro jest święto i dlaczego jest wolne, ale wiem, że pomimo to będę pracować z domu, a w piątek normalnie idę do pracy. To są właśnie uroki mojego zajęcia. Po prostu też przybyło mi nieco obowiązków, bo tak jak Wam mówiłem, rozwijam rowerowy projekt, który pochłania nie tylko kasę, ale bardzo dużo czasu. A ten nowy biznes muszę bardzo szybko rozkręcać, ponieważ moje cele są bardzo wyżyłowane i chciałbym po prostu uruchomić nowy biznes, który będzie już po 2 latach przynosić pierwsze zyski. A żeby to zrobić, no to niestety trzeba się bardzo mocno zaangażować. Ale nie narzekam absolutnie. Zawsze rozwijanie nowych rzeczy dawało mi ogromną satysfakcję. Tym bardziej jeżeli widzę, że coraz większe zaangażowanie przynosi coraz lepsze rezultaty. To jest fantastyczne moim zdaniem. Tak samo jak fantastyczna zrobiła się nagle pogoda. Miało padać dzisiaj. Dzisiaj na Kujawach naprawdę zbierało się na deszcz, ale jakoś pogoda się wyklarowała i mam nadzieję, że tak zostanie do jutra, bo jutro chciałbym też zrobić taki dosyć długi trening outdoorowy na rowerze. A przez ostatnie dni nie było łatwo unikać deszczu podczas jazdy na zewnątrz. Też fajny zachód słońca. Tak cieszę się razem z Wami po prostu tą trasą, bo wiem, że naprawdę bardzo długo nie pojawiało się wideo typowo z trasy, takiej po prostu Tasiemiec. Dobra, mam hasło. Hasło to będzie beznadzieja. Wpisujcie je w komentarzu, jeżeli dotarliście do tego miejsca filmu. Potem to naprawdę fantastycznie wygląda pod każdym wideo. Poprzednio też było coś mega głupiego, chyba odsubskrybowuję kanał, albo szkoda komentować, coś takiego. Hasło w każdym razie na dziś to będzie beznadzieja. A tymczasem zastanówcie się, jaki byście masaż wybrali. Nie pamiętam, czy Wam w końcu o tym mówiłem, czy nie, ale po 5 godzinach siedzenia w aucie włączenie takiej opcji naprawdę też można docenić. Początkowo myślałem, że masaż w tym samochodzie to jest tylko taki bajer, po prostu, żeby w katalogu sobie wpisać, że to są fotele wentylowane z opcją masażu, ale przekonałem się, że to naprawdę pomaga i w sytuacji, kiedy naprawdę zaczynają Was boleć plecy, ten ból można skutecznie wyeliminować właśnie wybierając sobie jeden z takich masaży. Jest to moim zdaniem niesamowicie przyjemne. To jest uczucie takie, jakby ktoś wałkiem do masażu Wam po prostu tyrał te plecy. O, i to jest właśnie taka sytuacja, która na tempomacie wymaga dosyć ostrej reakcji. Czyli nagła na przykład zmiana pasa ruchu i nagłe dostrzeżenie przez tempomat, przez radar tak naprawdę tempomatu, że jest jakiś samochód, który się porusza wolniej. I w tej sytuacji pojawia się ten sygnał, a on tak jakby, to jest sygnał baczność, powiedziałbym w taki sposób, że dokonuje dosyć nagłej interwencji, skup się, czy przypadkiem nie będziesz musiał przejąć na przykład kierowania. W takiej najbardziej ekstremalnej już sytuacji, kiedy naprawdę samochód w zdecydowany sposób wyrasta Wam nagle przed maską, pojawia się czerwony alert i wtedy samochód naprawdę bardzo, bardzo mocno, gwałtownie hamuje. Jest to tak zwany, nie chcę Was okłamać, jest to, jak to się nazywa? Taki system antykolizyjny. On działa bez względu na to, czy jest włączony tempomat, czy nie. Jeżeli samochód wykrywa przeszkodę, która jest w niebezpiecznej odległości od Was, albo niebezpiecznie szybko się do Was zbliża, albo Wy się przede wszystkim do niej zbliżacie, to wtedy samodzielnie hamuje do chyba 30 km na godzinę. I już raz miałem się okazję przekonać o tym, jak i w jakich warunkach to działa. I niestety chciałem powiedzieć Wam, że elektronika była szybsza od mojej reakcji. To jest stety i niestety. Niestety, ponieważ jesteśmy tylko ludźmi, a elektronika, jeżeli dobrze działa, akurat w danej sytuacji, jest w stanie być szybsza i szybciej od Was zainicjować hamowanie, ostre hamowanie, awaryjne hamowanie. To, o czym Wam opowiadam, czyli właśnie o systemie antykolizyjnym, zadziałało w moim przypadku, kiedy był taki dosyć dziwny człowiek na obwodnicy, który zmieniał pas na lewy bez tak naprawdę spojrzenia w lusterko i zrobił to tuż przed moim zderzakiem. I gdyby właśnie nie awaryjne hamowanie, no to ten gościu najprawdopodobniej by miał mocno skasowany tył pojazdu. Więc ja oczywiście, widząc tego typu zjawisko, od razu odruchowo, w sposób bezwarunkowy zabierałem się za hamowanie i nim zdążyłem zdjąć nogę z hamulca i położyć ją z gazu i położyć ją na hamulec, to tak naprawdę już elektronika rozpoczęła awaryjne hamowanie, włącznie z szybkim miganiem awaryjnymi, a gościu, który mi wymusił, który wjechał tak naprawdę na mój pas, no chciałem powiedzieć, że jest po prostu skończonym idiotą. Znaczy, jest też szansa, że mnie nie zauważył, po prostu, najzwyczajniej w świecie, ale kontrast prędkości był dosyć wysoki. Ja poruszałem się gdzieś mniej więcej z prędkością 120 km na godzinę, a on postanowił wyprzedzać tira mając 80, podejrzewam. I zrobił to tuż przed moją maską. No nic przyjemnego, ale właśnie wtedy miałem okazję się przekonać, co się dzieje wtedy, kiedy ten system, to zabezpieczenie wykryje ewentualność nastąpienia kolizji. Spoko, dobrze wiedzieć. No i właśnie, przełączył się już samochód na mijanie. Wygasiły się nieco zegary i ambient. Jest przyjemnie. Piękna pogoda, równa nawierzchnia, włączony tempomat, fotele mnie masują, jest bardzo przyjemnie wracać do domu po dosyć ciężkim tygodniu pracy, serio. Jestem na A2, czyli jest już z górki, 21, myślę, że o 22 będę w domu. I fajnie, rozpocznę długi weekend oczywiście w pracy, ale cieszę się, że mogę pracować w długi weekend z jednego tylko i wyłącznie względu, że lepiej mogę koncentrować się na zadaniach, bo nikt nie dzwoni, nie ma korków na mieście i tak dalej. O czym ja chciałem z Wami porozmawiać? O DPF-ach. Jeszcze chwilę chciałem ten temat pociągnąć. Dlaczego? Dlatego, bo wielu z Was pisze do mnie różnego rodzaju pytania. Mniej więcej one brzmią tak. Dzień dobry, Panie Leszku. Chciałem kupić samochód z silnikiem diesla. Robię rocznie w okolicach 20 tysięcy przebiegu. Boję się filtra, boję się AdBlue. Czy Pan proponuje go wyłączać i wycinać? Czy i na jakich obrotach powinienem jeździć w mieście i tak dalej, i tak dalej. Co ja w takiej sytuacji najczęściej odpowiadam? Najczęściej odpowiadam, że jeżeli nie robisz 5000 rocznie po samym tylko mieście tym dieslem, to kupuj tego diesla i nie zwracaj uwagi na ten DPF, zwłaszcza jeżeli samochód kupujesz na powiedzmy 5 lat i na 200 tysięcy przebiegu całkowitego, na przykład, tak? DPF-y są demonizowane z dwóch względów. Po pierwsze, ze względu na to, że kiedyś w przeszłości, na samym początku ery DPF-ów, faktycznie były to rozwiązania bardzo problematyczne, ale dziś moim zdaniem tak nie jest i dalej pokutują pewnego rodzaju mity, najczęściej szerzone przez ludzi, którzy nigdy nie mieli do czynienia z DPF-em, nigdy nie posiadali samochodu z DPF-em, albo posiadali samochód z DPF-em, ale w stanie agonalnym. Kiedy zaczyna się, za przeproszeniem, DPF jebać? Wtedy, kiedy umiera silnik. Dlaczego? Ponieważ umierający silnik, po pierwsze, pali olej, a olej w filtrze cząstek stałych pozostawia popiół, którego nie jest w stanie już filtr cząstek stałych zregenerować. Tego popiołu nie da się usunąć z DPF-a w sposób organiczny. Trzeba to zrobić w inny sposób, albo regenerując poza samochodem filtr DPF, po prostu go rozbierając, co najczęściej nie jest proste, a czasem w ogóle nie jest możliwe, albo wymieniając go na nowy. Druga rzecz to wadliwy układ wtryskowy. W momencie, kiedy wtryski nie wtryskują, a żgają paliwem, a silnik nie jest go w stanie optymalnie przepalać, wtedy filtr cząstek stałych nie nadąża z regeneracją i wtedy zaczynają się potężne problemy z jednostką, z filtrem DPF. Wszystko na skutek niesprawności jednostki napędowej. Jeżeli Janusz kupuje Passata, który ma deklarowany przebieg 250 tysięcy, a w rzeczywistości ma 450 i są problemy z turbo, są problemy z kompresją, są problemy z wtryskami, silnik pali olej, wtedy ten DPF długo nie pociągnie i najczęściej Janusz właśnie wtedy decyduje się na wycięcie jego, ze względu na to, że silnik jest niesprawny, a wycięcie filtra jest dużo tańsze niż regeneracja wtrysków chociażby, czy remont takiego silnika. Więc wówczas Janusz jeździ po mieście, rusza spod świateł i zostawia za sobą czarną chmurę dymu. Z tego względu DPF-y są demonizowane. Druga kwestia to jest taka, że my w Polsce niezbyt jesteśmy przywiązani do ekologii, choć akurat stosowanie filtra DPF to nie jest ekologia, a zdrowie społeczne ludzi. Bo to, co się wydobywa z rur wydechowych diesla, niesprawnego diesla, który pluje sadzą, to są związki kancerogenne, czyli rakotwórcze. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, że sadza powstająca na skutek niecałkowitego przepalenia oleju napędowego jest trafia do naszych płuc i jest w nich obecna do końca naszego życia. To nie jest substancja, której organizm jest w stanie się pozbyć. Mało tego, sadza ta drażni stale nabłonek płuc, w rezultacie doprowadzając do powstawania nowotworów. To, co pojawia się w smogu w zimie, to, co jest zawieszone w powietrzu, w dużej mierze to też są spaliny diesla. I nie byłoby tego problemu, gdyby nie to, że w Polsce niesprawne samochody traktuje się po macoszemu. Policja kompletnie nie zwraca uwagi na dymiące samochody, moim zdaniem. I teraz jest tak, z jednej strony ktoś, kto kupuje nowy samochód, musi spełniać tak rygorystyczne normy, które sprawiają, że z wydechu diesla wydobywają się czystsze spaliny niż trafiają do niego wejściowo. Tak? Zwłaszcza w Warszawie i zwłaszcza w Polsce, w której jest tragiczna jakość powietrza. Z drugiej strony są niesprawne silniki, które przemieszczają się po naszych drogach, z którymi się nic nie robi. I nie robi się nic nie tylko w Polsce, bo na zachodzie mam wrażenie, że jest bardzo często dokładnie tak samo. Świeżo wróciłem z Włoch i byłem zszokowany, w jakim stanie technicznym tam są niektóre samochody i co się dzieje na niektórych światłach, kiedy rusza taki samochód. I ja, podróżując na motocyklu na przykład, no kurde, nie jestem chroniony w żaden sposób przed takimi wyziewami. Reasumując, chciałem powiedzieć, nie bójcie się tych DPF. Owszem, one są problematyczne, ale w starych i niesprawnych autach, w przypadku silników, które mają, powiedzmy, powyżej 300 000 przebiegu, nie musicie ich jakoś mega specjalnie traktować, nie musicie ze względu na DPF cały czas jeździć w mieście na czwórce. I mówi wam to człowiek, który po prostu miał do czynienia z dwoma samochodami z filtrami DPF, które były owszem bardzo często eksploatowane na trasie, ale często było na przykład tak, że przykładowo BMK przez 1,5 miesiąca nie wyjeżdżała z miasta. Żyła. Superb tak samo, zwłaszcza teraz. I aktualnie Superb jest samochodem typowo miejskim. Coś się dzieje? Nie. Żyje, jest traktowany w sposób po prostu normalny jak każdy inny samochód i jest wszystko w jak najlepszym porządku. To podkreślę jeszcze raz. Największy problem był z tak zwanymi mokrymi filtrami DPF w samochodach francuskich blisko dekady temu. Aktualnie naprawdę w nowych samochodach DPF nie powinien przez dobrych kilka lat nastręczać żadnych problemów. Jak zaczną żygać wtryski, jak ulegnie, jak samochód zacznie tracić kompresję, wtedy zaczynają się autentycznie dosyć spore problemy. A teraz ten problem, który się aktualnie rodzi na autostradzie, to dość złowieszcze wyglądające chmury. One dużo gorzej wyglądają poza kamerą. Ale lubię jeździć w deszczu, lubię jeździć w ekstremalnych warunkach. Tym bardziej, że tym sposobem wideo mogło być nieco ciekawsze. Przepraszam was za moje kontrowersyjne poglądy, jeżeli chodzi o ekologię i o DPF-y, ale ja z punktu widzenia takiego trochę bardziej motocyklowego mówię o tym, że niesamowicie irytują mnie po prostu niesprawne silniki. I te wszystkie wyziewy i ten smród, ten odór płynący z każdej, znaczy może nie z każdej, ale z większości trupów, które poruszają się po naszych drogach. O wiele więcej dobrego dla ekologii zrobiliby komisarze europejscy, stosując bardziej rygorystyczne normy, jeżeli chodzi o badanie samochodów już jeżdżących, niż stosowanie takich rozwiązań jak chociażby właśnie ten DPF czy AdBlue w samochodach nowych. Jeżeli wszystkie silniki diesla podróżujące po naszych drogach by były sprawne, nie byłoby takiego problemu, o jakim aktualnie jest mowa, bo nawet takie 1.9 TTI na pompowtryskach będące sprawne nie wydala zbyt dużej ilości sadzy. Naprawdę. Jeżeli silnik jest sprawny. Naprawdę dzieje się tragedia w momencie, kiedy mamy do czynienia z umierającym dieslem. Czyli tym przysłowiowym PKS-em, który ruszając z przystanku kopci jak stara lokomotywa. I taki rozklekotany diesel robi podczas jednego dnia takie przebiegi i wypluwa tyle tych szkodliwych substancji, co 20, 30, 40 tysięcy sprawnych diesli. Naprawdę. Nowy samochód bez DPF-u, nowy diesel wydala śladowe ilości tych cząstek stałych. Bez DPF. I co? Rozrzedzają się te chmury. Kurczę, miałem już nadzieję, że będę miał jakiś taki katastroficzny obrazek, jeżeli chodzi o deszcz, rzecz jasna. Co nie zmienia faktu, że na tym odcinku A2 jest naprawdę słabo, jeżeli chodzi o średnie prędkości, bo tutaj naprawdę ruch jest ogromny I teraz dopiero zaczynają się zastanawiać, czy nie wybudować trzeciego pasa na odcinku pomiędzy Łodzią a Warszawą. Jakby o tym nie można było wcześniej pomyśleć. A urzędnicy tłumaczą się tym, że ta droga była planowana 20 lat temu. Ale to co, nie można było zmienić projektu przed jego wdrożeniem? Totalnie tego nie rozumiem. No, zaczyna się deszcz. A i właśnie, a propos jeszcze takich różnych wad, to nie wiem dlaczego na przykład teraz nie jest widoczny problem dotyczący wycieraczek, że przy 143, przy 150 czasami potrafią się zachowywać, jakby ewidentnie brakowało im spoilera. Nie wiem o co chodzi. Nie wiem, może wiatr jakoś wyjątkowo wieje w inną stronę, ale faktycznie tak jest w Talismanie. Przy wyższych prędkościach wycieraczki tracą na skuteczności i stają się nieco głośniejsze. No dobra, to będzie na tyle, jeżeli chodzi o tę trasę. Nie wiem, ile w sumie wyjdzie materiału wideo z tego wszystkiego. Dawno nie uskuteczniałem tej trasy, dlatego tym przyjemniej mi jest wrócić z taką formą. Nie wiem, kiedy po raz kolejny będę mógł Wam pokazać kolejny film z tej właśnie serii. Choć oczywiście przez cały czas jestem bardzo mile zaskoczony, że tak wielu z Was brakowało tak długich filmów. Tym bardziej, że jedziemy Talisman. Dzięki wielkie i do zobaczenia. Cześć.